Dzień dobry, Barbara Kasińska, Studio Otwarte, a w nim nasz gość, pani Dominika Rzepka, prezes Ostrowieckiego Stowarzyszenia Diabetyków. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dziś obchodzimy Dzień Czekolady. Statystyczny Polak rocznie zjada około 60 tabliczek, czyli na mniej więcej 6 kg. Czekoladę uwielbiają niemal wszyscy, niezależnie od wieku. Jednak czy wszyscy mogą ją spożywać? Tak, tylko że z umiarem. Jak wszystko z umiarem. Jak wszystko z umiarem, tak. Wiadomo, że czekolada to jest cukier i cukier nas uzależnia. Cukier jest obecny w każdej postaci, w każdym produkcie spożywczym, więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się od niego uwolnić. Czekolada też jest zdrowa, gorzka czekolada zwłaszcza. Magnez, prawda? Magnez, tak. Magnez, wapń, potas. Tutaj to są te składniki, które są nam potrzebne w naszym organizmie. Ale w przypadku diabetyków, cukrzyków, ten umiar musi być naprawdę bardzo duży. I tutaj polecałabym czekoladę bez cukru. I oczywiście z umiarem. Jak wszystko. Jak wszystko. Ostrowieckie Stowarzyszenie Diabetyków. Czym dokładnie się zajmuje? Od kiedy działa w Ostrowcu? Tak. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków jest oddziałem powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Działamy od 1985 roku już w Ostrowcu. Więc jest to 45 lat, kiedy stowarzyszenie działa na rzecz tutaj naszych mieszkańców, naszego całego powiatu, naszego miasta. Skupiamy osoby, które są chore na cukrzycę. W tym momencie mamy 20 członków. Pandemia też rzeczywiście tutaj spowodowała, że tych osób jest coraz mniej. Osoby się pozamykały w domach, bały się wychodzić. Kontakty zostały tutaj interpersonalne bardzo ograniczone. Więc tych członków zaczęło nam ubywać. Ale rzeczywiście cukrzyca tutaj staje się pandemią XXI wieku. Do cukrzycy, no na pewno będziemy o cukrzycy rozmawiać, to będzie taki nasz temat główny, ale proszę powiedzieć, no ci co są w stowarzyszeniu, na czym ta działalność polega, co im to daje? My tutaj się głównie skupiamy na propagowaniu zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania się, odpowiedniej diety, aktywności fizycznej tutaj promujemy bardzo. Nasze spotkania odbywają się w każdą ostatnią środę każdego miesiąca o godzinie 15 i mamy zwykle mamy wykłady, konferencje, ale też osoby, które do nas przychodzą, mają możliwość kontaktu pomiędzy sobą, wymianą doświadczeń, co dla nich jest trudne, gdzie mogą uzyskać pomoc, mogą się dowiedzieć. No więc tutaj nasza działalność jest nie tylko oparta na promowaniu zdrowego stylu życia, ale też na wspieraniu takim edukacyjnym naszych członków. Gdzie mieści się siedziba i jeżeli ktoś by chciał, czy to tylko osoby chore mogą się zapisać do stowarzyszenia, czy inne również zdrowe? Zdrowe też, jak najbardziej. Zachęcamy tutaj wszystkich, którzy mają problem nie tylko z samą cukrzycą, ale też z insulinoopornością, z otyłością, z nadwagą, albo po prostu szukają bratnich dusz, żeby sobie mogli z nimi porozmawiać. Nasza siedziba mieści się na ulicy Sienkiewicza 70. Jest to dawna szkoła podstawowa numer 4, pokój 114A. Powiedziała pani, że cukrzyca staje się pandemią XXI wieku. Czy my zdajemy sobie z tego sprawę? Czy myślimy, że nie, nas to nie dotyczy, nie dotyka i być może no, ktoś tam jest chory, słyszymy o tym, ale no, nas to nie obchodzi, tak? Tak, to jest prawda, że na cukrzycę coraz więcej osób choruje. Już coraz są młodsze osoby, które są chore na cukrzycę. Ja się bardzo cieszę z tego, że ta świadomość zaczyna być coraz większa. Coraz więcej ludzi jest zainteresowanych nie tylko samą cukrzycą, ale też otyłością czy nadwagą. I tutaj też skupiamy się właśnie, edukujemy osoby. Bardzo ważne jest to, żeby
w społeczeństwie była ta świadomość zdrowego odżywiania się, umiejętności czytania etykiet, artykułów spożywczych. To jest bardzo ważne, bo każdy z nas wiadomo, że spożywa produkty, ale najważniejsze jest, żeby spożywać odpowiednie produkty. No właśnie, ale idąc do sklepu chyba nie za bardzo zwracamy na to uwagę, po prostu wrzucamy do koszyka i już. Dzisiejsze czasy są naprawdę bardzo szybkie. Tempo życia jest naprawdę bardzo szybkie, przyspieszyło wszystko. I nie zastanawiamy się nad tym, co wrzucamy do naszych koszyków, ponieważ robimy to odruchowo. Bardzo ważne jest, żeby już od najmłodszych lat przedszkole, zerówka, młodsze klasy szkolne, uczyć dzieci, edukować, bo tak naprawdę bardzo często to też dzieciaczki chodzą z rodzicami do sklepu. No właśnie, dla świętego spokoju chcę tak. Batona, jednego, drugiego, trzeciego, wrzucamy. Tak. Czekolada, której tak. Dzisiaj jest święto, tak. najsłodszy dzień w roku. No i właśnie, i chorują też coraz młodsi. Tak, coraz młodsi. Tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, która jest chorobą autoimmunologiczną, my nie mamy na to wpływu. Tak naprawdę choroba nas dopada i musimy się po prostu z nią nauczyć żyć i zaadoptować do niej. Natomiast jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, to już tu mamy wpływ, bo jest zależna tak naprawdę od naszej aktywności fizycznej bądź jej braku. Od otyłości, tych dodatkowych kilogramów naszego kochanego ciała i od złej diety. Tutaj są te czynniki, które wpływają na cukrzycę typu drugiego. No właśnie, więc jak walczyć z tą otyłością? Jak zmusić siebie do tego, aby się poruszać? Przede wszystkim zacząć zdrowo się odżywiać. Więcej owoców dostarczać, warzyw. Pełnowartościowe pieczywo, pełnoziarniste pieczywo, produkty, które są bogate w wartości odżywcze dla naszego organizmu. Rezygnujemy z tych produktów wysoko przetworzonych, ze słodyczy, które mają naprawdę duże ilości cukru. Zastąpmy to owocem. Czasami sobie obiecujemy, że już od poniedziałku to dieta, ruch, wytrwamy jeden dzień lub dwa, albo parę godzin i dajemy sobie spokój. Tak, jest to bardzo trudne postanowienie dla każdego z nas, dla każdego. Tutaj mówię o osobach czy starszych, czy młodych. Ale moim zdaniem przede wszystkim powinniśmy wyrzucić z naszego słownika słowo dieta. Bo kojarzy nam się z czymś złym, z ograniczeniem, tak, z takim ograniczeniem, tak, z rygorem, że musimy czegoś przestrzegać. A tak naprawdę to wytrwamy może w naszym postanowieniu dzień, dwa, miesiąc, a potem tak naprawdę zjadamy te produkty z podwójną ilością i tak naprawdę cały nasz wysiłek idzie na marne, idzie na nic. Zastąpmy słowo dietę zdrowym odżywianiem i wtedy już po prostu trochę to inaczej brzmi. Trochę to inaczej w naszej głowie się też układa. Inne mamy do tego też, prawda, podejście po prostu. Więc najważniejsza jest tutaj zmiana tych nawyków naszych żywieniowych i włączenie aktywności fizycznej. Chociażby zamiast jechać do pracy samochodem, przejdźmy się na piechotę. Weźmy rower, hulajnoga elektryczna, rolki. Tutaj jest to najważniejsze, żeby po prostu chociaż w minimalnym jakimś stopniu ten ruch, tą aktywność włączać do naszego codziennego trybu życia. Co powinno nas zaniepokoić? Pierwsze sygnały takie, które daje nam organizm, że coś się dzieje. Że coś się dzieje. Więc przede wszystkim, jeśli się na przykład patrzymy na dzieci, powinno nas zaniepokoić nagła utrata wagi, wzmożone pragnienie. Wzmożone oddawanie moczu, taka labilność emocjonalna, czyli raz dziecko jest bardzo pobudzone, hiperaktywne, a za chwilę może być osłabione, apatyczne, śpiące. Dziecko też po prostu tutaj zmienia się kolor skóry. Jest coraz bardziej zmęczone, ta skóra jest poszarzała. I tutaj powinniśmy zwrócić przede wszystkim na takie czynniki uwagę. Jak jest z pomiarem cukru? Co jaki czas powinniśmy robić takie badania? Czy to raz w miesiącu, czy raz na pół roku? Jeśli chodzi o cukrzyków, no to cukier sobie mierzą, prawda, przed każdym posiłkiem i po posiłku powinno się mierzyć. Jeśli chodzi o osoby zdrowe,
Moim zdaniem takie badania powinno się wykonywać przynajmniej raz na kwartał. Można też. My się w ogóle badamy, sprawdzamy ten cukier? Wydaje mi się, że badamy się wtedy, kiedy nas już na przykład trzeba iść na badanie do medycyny pracy, prawda? To już wtedy jest przymus, że tak powiem, lekarz kazał, trzeba iść. Ale tak, raczej nie. Raczej gdzieś po prostu może wolimy nie wiedzieć. Wydaje mi się, że to wynika z tego faktu, że lepiej może coś nie wiedzieć. A właśnie wręcz przeciwnie, powinno się wiedzieć. Bo jeżeli mamy tą świadomość, że coś się dzieje złego z nami, jesteśmy w stanie temu zapobiec. Albo przynajmniej zniwelować jakoś te skutki negatywne. Kto najbardziej jest narażony na zachorowanie? No bo mówiliśmy tutaj o otyłości. Czy to jest taka główna przyczyna, czy są inne i kto może zachorować? Zachorować? Czy to jest to, że to objadamy się tymi słodyczami i to już tak pierwszy taki... Zachorować może każdy. Tu naprawdę nie ma jakiejś reguły. Przede wszystkim są też narażone osoby, które w rodzinie mają cukrzycę. To są też takie osoby z wysokiej grupy ryzyka zachorowań. I tutaj mogą one właśnie bardziej zachorować, szybciej. Ale tak naprawdę zachorować może każdy, bo na ten moment to mówię, tylko cukrzyca typu pierwszego jest to choroba autoimmunologiczna. Osoby z nadwagą też rzeczywiście są narażone z nadmiernym... Ale to nie jest regułą, że osoby... Nie, to nie jest. Oczywiście to nie jest żadna reguła. Ale tutaj już powinniśmy też mieć troszeczkę z tyłu głowy gdzieś jakąś lampkę kontrolną, że jednak mam te kilka kilogramów więcej, to jednak trzeba sobie mierzyć ten cukier, czy nadciśnienie chociażby. No ale tutaj mówię, każdy może zachorować. Czy panie, które są na przykład też w ciąży, mogą zachorować na cukrzycę ciążową. Tutaj też trzeba być pod kontrolą lekarza, nie wstydzić się, zrobić sobie poziom cukru. To naprawdę nie jest nic wstydliwego. Czyli oprócz cukrzycy typu pierwszego i drugiego są jeszcze inne przypadki. Tak. Cukrzyca ciążowa, cukrzyca typu lady, mody. Są to cukrzyce już takiego wieku, że tak powiem, dojrzewania, powyżej 41 roku życia już osoby mogą na to zachorować. No i są to cukrzyce właśnie, które są zmodyfikowane genetycznie. To co my dzisiaj możemy zrobić w tym najsłodszym dniu roku? Ile czekolady możemy zjeść? Ile tabliczek? Myślę, że tak rozsądnie zjeść gorzką czekoladę o wysokim poziomie kakao, 97% kakao, 80%. Prawdziwą, gorzką czekoladę. No, a nie zawsze tą gorzką lubimy. Nie, to jest prawda. Ona ma specyficzny smak, aromat i rzeczywiście wolimy coś, co jest dla nas przyjemne. To jest prawda, że nasz mózg po prostu lubi przyjemności, nasze ciało lubi przyjemności, więc raczej unikamy gorzkich czekolad, gorzkiego kakao, to jest prawda. Ale dzisiaj rzeczywiście można sobie pozwolić na dwie malutkie kawałeczki czekolady. No jak jesteśmy łasuchami i te dwie nam nie wystarczą, to co wtedy? Można trzy, ale potem aktywność fizyczna. Spacer. Spacer na przykład chociażby. Zgadza się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani Dominika Rzepka, prezes Ostrowieckiego Stowarzyszenia Diabetyków.